Cześć kochani, witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii Recenzje. Dawno nie było na kanale, a mam dużo produktów, których chcę Wam dać swoją opinię, recenzję, czy polecam, czy też nie. To już będzie bodajże odcinek 23, ile dobrze pamiętam. Trzy produkty dzisiaj standardowo, jak w każdym odcinku. Zaczynamy, żeby nie przedłużać. Pierwszy produkt to będzie krem i to będzie krem z Bielendy, krem różany. Ja sobie tutaj, słuchajcie, napisałam ściągę, żeby nic nie zapomnieć. Krem różany to jest krem nawilżający, który ma nam odświeżyć cerę, nadać jej promienny, dziewczęcy blask. Czy tak rzeczywiście jest? Ogólnie Wam powiem, że krem różany to jest krem dla ogólnie do skóry wrażliwej, ale ja go używałam i ja go używałam na noc. To jest ogólnie krem, który można używać i na dzień, i na noc, jednak jak wiecie, ja wolę mieć dwa osobne kremy i na dzień wolę bardziej taki matujący. Jeżeli chodzi o ten krem, to powiem Wam tak, zapach przepiękny, rzeczywiście różany, ale nie jakiś intensywny, tylko delikatny. Formuła żelowa, czyli to, co ja kocham i uwielbiam, bardzo szybko się wchłaniał. Rzeczywiście tą skórę nawilżał bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o odświeżenie, to rzeczywiście ona była taka promienna, taka pełna blasku. Naprawdę krem według mnie świetny. Co prawda zapach się zbyt długo nie utrzymywał, po nałożeniu na twarz już go nie było czuć, ale ogólnie to nie jest jakoś istotne dla mnie. Istotne było to, że on się bardzo szybko wchłaniał i nie czuliśmy tego kremu na twarzy. On sobie tam, wiecie, działał, ale nie było go czuć, że go mamy. Nie było takiego tłustego filmu na twarzy, ani nic takiego. Naprawdę produkt bardzo fajny. Tylko, że tak jak mówię, ja go używałam tylko na noc. On naprawdę bardzo dobrze nawilżał tą skórę. Skóra była dobrze nawilżona. No i ten zapach, naprawdę, słuchajcie, jest bardzo, bardzo fajny. Jeżeli chodzi z tym dziewczęcym blaskiem, to nie wiem, czy to był dziewczęcy, ale na pewno taka skóra była taka, widać było, że była zdrowa, o. Taki zdrowy kolor, zdrowy wygląd miała ten krem. Także ja go Wam polecam. Ja akurat, jak wiecie, mam cerę mieszaną. Ten krem jest przeznaczony do cery wrażliwej, ale u mnie też się sprawdzał świetnie, także jeżeli jesteście zainteresowane, mogę Wam go w 100% polecić. Rzeczywiście działa i sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Przejdźmy do kolejnego produktu. To jest kolejny krem. Tym razem na dzień i to jest Bielenda Carbo Detox. To jest akurat już do skóry mieszanej i tłustej. I co my tu mamy? To jest krem nawilżająco-matujący, krem węglowy o działaniu detoksykującym. Poprawia stan skóry mieszanej i tłustej, szarej z przebarwieniami i rozszerzonymi porami. Magiczny kosmetyk o czarnej konsystencji wtapia się w skórę, nie zmieniając jej odcienia. Formuła oparta na aktywnym węglu oczyszcza skórę z toksyn, zwęża pory, redukuje poziom sebum, krem zapobiega powstawaniu wyprysków, ładnie matuje i odtłuszcza błyszczącą cerę, optymalnie nawilża. No i dobra, jeżeli chodzi o ten krem, to też jest krem, który można stosować na dzień i na noc. Ja go stosowałam na dzień oczywiście. Jeżeli chodzi tak, ten krem był czarny, tak jak ogólnie cała seria Carbo Detox. Miał ten sam zapach co żele. Przepiękny, a teraz jest puste opakowanie. I powiem Wam tak, on rzeczywiście... powiem Wam, że kiedyś słyszałam opinię, że ten krem powoduje, że ta cera jest szara. W moim przypadku tak nie było. On, ten czarny kolor nie zostawał na twarzy. Krem rzeczywiście był kremem matującym, ale jeżeli chodzi o na przykład takie porównanie tego kremu do kremu z Ziai, no to niestety Ziaja wygrywa. To zmatowienie było takie, no nie do końca odpowiadające mi. Ja go oczywiście używałam i ta twarz była zmatowiona, ale tylko kilka godzin. Potem już ten efekt uciekał, już go nie było, już ta twarz się świeciła, była zapchana. Jeżeli chodzi o nawilżenie, ten krem również nawilżał tą skórę. Co my tu jeszcze mamy? Formuła oparta na aktywnym węglu oczyszcza skórę z toksyn. Wiecie co, ja Wam powiem, że ja nie zauważyłam, żeby moja skóra po użyciu tego kremu była jakoś oczyszczona. Wręcz po paru godzinach miałam odwrotne wrażenie, bo była bardziej zapchana.
Także nie wiem, czy to akurat jest prawda, w moim przypadku nie. Zwęża pory. Też nie zauważyłam, żeby pory były zwężone. Ja akurat nie mam jakichś tam bardzo dużych tych porów, ale powiem Wam, że no, nie zauważyłam, żeby one były zmniejszone, mniej widoczne, nic takiego. Redukuje poziom sebum. Rzeczywiście, ale tylko na kilka godzin. Tak jak w przypadku kremu z jaj, który używam, co trwało cały dzień, no to ten krem wypada słabo, powiem szczerze, ale dużo lepiej niż ten matujący krem z Garniera, który kiedyś miałam. Zapobiega powstawaniu wyprysków. Powiem Wam szczerze, że nie zwróciłam uwagi, żeby to w ogóle działało na tej zasadzie. Jak wypryski miały się pojawić, pojawiały się i ten krem raczej nie pomagał w tym. Więc tak. Jeżeli chodzi o ten krem, on rzeczywiście matuje, to mogę powiedzieć, ale tylko na kilka godzin. To nie jest efekt jakiś długotrwały. Potem ta cera moja była zapchana, musiałam ją umyć, bo po prostu mnie denerwowało to. Krem był też kremem nawilżającym. Jeżeli chodzi o jakieś oczyszczanie, to w ogóle nie zauważyłam. Zwężania porów też nie było. Także powiem Wam tak, ale nie było też oczywiście tej szarej cery. Ta cera była promienna, nie mogę powiedzieć, że nie. No, ale jeżeli chodzi o to, co tu nam obiecuje producent, to połowa z tych rzeczy się u mnie nie sprawdziła. To chyba, ja używałam chyba ten krem dwa razy, o ile dobrze pamiętam. I powiem Wam szczerze, że no był taki sobie, powiem szczerze. Lepiej już mi odpowiada żel z tej serii do twarzy, czy maseczki, niż ten krem. Także raczej nie wiem, czy do niego wrócę, może kiedyś. Natomiast jeżeli będę miała wybór pomiędzy innym kremem matującym a tym, no to jednak wybiorę na przykład ten z jaj niż ten. Także ja Wam powiem, że jeżeli chodzi Wam o nawilżenie i zmatowienie, ale nie jakieś długotrwałe, to ten krem może się u Was sprawdzić. Natomiast jeżeli oczekujecie od kremu, że zmatowi Was na cały dzień, to nie polecam. Dobra, i ostatni produkt, który też jest bublem według mnie, to jest maska do włosów Bingo Spa. Kuracja spa do włosów, 40 aktywnych składników do włosów słabych, wypadających oraz po farbowaniu. Ja tę maskę kupiłam, bo ona miała w swoim, w tym co obiecuje nam producent, miała działać przeciw wypadaniu włosów. Ja mam problem z wypadaniem włosów, miałam całe życie. No i szukam różnych sposobów na to, żeby mnie wypadały te włosy, albo wypadały mniej. Maska zawiera ponad 40 aktywnych składników pochodzących z 12 ekstraktów ziołowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek włosa i skóry. Maska też nie powinna obciążać naszych włosów. Powiem Wam tak, ja stosowałam się do zaleceń producenta, tak jak jest tu napisane, no i niestety ta maska nie zadziałała tak, jak zadziałać powinna. Ona owszem, te włosy były takie bardzo delikatne po niej, takie lejące się, pełne blasku, dobrze nawilżone, przyjemny ziołowy zapach, rzeczywiście nie obciążała moich włosów, ale poza tym nic. Także ona nie robiła tak naprawdę nic więcej niż moje maski dotychczas, które używałam. Także wiecie, no raczej nie polecam produktu. Jeżeli szukacie po prostu maski, która ma Wam nawilżyć głowę, chciałam powiedzieć, nawilżyć włosy, sprawić, żeby po prostu te włosy były odżywione, no to spoko, jak najbardziej się sprawdzi. Ale no, zadaniem tej maski było co innego i tego nie sprawdziło się to. Ogólnie powiem Wam, że czytałam recenzje osób i nikt nie powiedział, że ta maska działa tak, jak działać powinna. Raczej właśnie w ten sposób, co ja, że ona nawilża, ładnie odżywia te włosy, ale nic poza tym. Także ja, jeżeli miałabym wybierać, po raz drugi bym po ten produkt nie sięgnęła i go Wam nie polecam. No chyba, że tak jak mówię, szukacie czegoś, co po prostu Wam odżywi włosy, nawilży, to jak najbardziej, bo ta maska rzeczywiście nie obciąża tych włosów i te włosy są bardzo, bardzo po niej fajne, ale zamierzenie było zupełnie inne, także nie polecam. Bingo Spa, totalna klapa. To by było na tyle, moi drodzy. Trzy produkty, kolejne recenzje. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził, bo pamiętajcie, że to, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was i na odwrót. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o kciuku do góry, o śledzeniu mnie na Instagramie. Widzimy się już w następnym filmie. Do usłyszenia, pa, pa!